Do tej pory się nie udało. Nikomu ani razu nie wyszło. W maksymalnym zgiełku między budynkami usłyszeć zachód. Czy wszyscy, którzy produkują dźwięki, mają tego świadomość? Raz, dwa, trzy i na cztery wyłączamy zasilanie. Czy słyszycie zachód? Mimo, że to wielka odległość? To nie w pojmowaniu piękna, czy odczuciu zimna. Tego nie da się nakręcić z mikrofonem, kamerą. Usłyszeć zachód. Czy tu się komuś udało? Przecież nie okłamię. Czy to się komuś udało przede mną? Przyczajeni na dachu lub w autostrady tunelu ze sprzętem wartym kilka tysięcy dolarów. Nie, nie. Nic się jeszcze nie nagrało, tak, żeby ktoś mógł z tego usłyszeć zachód. Thank you.
po przyceniu wypiachu. Nasza rośniewa i czerwi pór z kolei symbolizuje popękane suki nad zamkiem przy rączce. Powód świętanego oddechu, po czym jak kiedyś w gorączce. Futero się domyka. Dołki i kolczaste druty dotykają mapek banknotów w kieszeniach. Trochę się oddzielają nawzajem i deformują za każdym otwarciem. Ale ma tu właśnie czegoś przeznaczonego urok, a nie jest to świeżość przedmiotu nowego, gdzie raz politury zatarcie. Czy istnieje świat poza futerałem? Czy umrę tutaj, gdzie się urodziłem? Takie myśli dopadły nad ranem, zanim się obudziłem.
Zabrudziliśmy słońce. Zabrudziliśmy niebo. Poplamiliśmy ziemię. Zasmarodziliśmy świat. To wszystko. Wydostaliśmy się z układu. Skolonizowaliśmy kosmos. Dotarliśmy do końca. Opisaliśmy dokładnie wszechświat. To wszystko. Wróciliśmy do domu. Położyliśmy się w łóżku. Zamknęliśmy oczy. Poczuliśmy tętno. To wszystko.